Siemano mordeczki, ten odcineczek zaczniemy sobie od stworzenia kolejnego giveawaya już tutaj na CSGO Skinie, więc przechodzimy sobie do zakładeczki rozdawanie przedmiotów. Tutaj już kilka giveawayi poprzednich się nam zakończyło, eee, taki Fever Dream, e, tutaj taki e, Agencik, Famasik... A wupkę, jakaś Ateris, to nie, to było wcześniej, tu USP Traitor, więc parę skinów się już nam zakończyło. Są jeszcze na przykład taka tak honor jest Gloczek, jest Redline, jest Hitshot i tutaj dodamy kolejnego skina, jakim będzie w dniu dzisiejszym, niech będzie. Miałem ja tych traitorów, mam naprawdę dużo, więc. Ahoj, kamraci, czyżbyście mieli za dużo tanich skinów, z którymi nie wiecie, co zrobić? Na Pirate Swap możecie wymieniać, kupować oraz sprzedawać swoje skiny. Dodatkowo możesz wygrać nowe poprzez wzięcie udziału w konkursach na stronie. Ale to nie wszystko, bo są jeszcze zadania, za które również dostaniesz darmowe siano. A z kodem Slowly otrzymasz darmowe 35% do wpłaty na stronie. Chociaż taki Imperial też nie jest brzydkim skinem, ale dajmy raczej z tego traitora. Taki klasyczek klasyków, był wcześniej. To niech będzie ponownie dajemy sobie dyszkę u mnie, jak zawsze, dyszka i wbijacie sobie do wszystkich konkursów. Jeżeli wpłacicie na przykład w dniu dzisiejszym, sobie na stronkę i możecie grać sobie za dyszkę i możecie zgarnąć oczywiście skinka. Mamy tutaj skrzyneczek troszeczkę na stronie, ale dzisiaj nie będziemy ich otwierać, bo będziemy cisnąć sobie batelki. Jak widzicie. Yy, nasz budżet troszkę, że tak powiem, się zmniejszył po z, w porównaniu do poprzednich odcinków. Yy, troszkę tutaj, że nie powiem, ale mi się przegrało kasiorki, więc przydałoby nam się coś odkuć. Yy, może dziś bym popróbował troszkę tych skrzyneczek yy, zbustowanych, tylko tych kurcze bardziej w stronę tych tańszych. Nie wiem, dajmy sobie tak do stówki, ale tak od dyszki mniej więcej. Dobra, mamy mniej więcej dyszkę. No i dobra, to co możemy sobie zboostować to od razu wrzucimy, Pek. I eee, nie może wrzućmy sobie od razu po 3, żeby tak troszkę że, że, przetestować sobie co w tych skrzynkach może nam się znajdować. Eee, dobra, gigabua, eee, streaking ninja i tych skrzynek już mamy, eee, chyba już ostatnią będziemy mogli dać, ninja case. Dokładnie, ostatni ninja case i 580 zł nam się nazbierało. No dobra, no i zaczynamy sobie od takiej luźnej, może nie luźnej, bo aż 20 skrzynek tutaj będzie, ale mam nadzieję, że wygra luźnej wygranej. E, tworzymy sobie tryb standardowy dwóch graczy, nie będziemy na razie ryzykować, no i dodamy sobie. Chciałem dodać bota, ale dołączył do nas Woju, e, no i dobra, miejmy nadzieję, że to będzie wygrana. Dawno w sumie nie walczyłem z żadnym normalnym graczem, raczej przeważnie dodawałem te boty, żeby nie po prostu nie tracić czasu na dołączenie przeciwnika. No, na początku 34 zł. On nie świadczy to niczym dobrym. Jeszcze tutaj ten Neon Revolution dla naszego oponenta. już przewaga naprawdę spora dla niego. No, nawet z tych skrzyneczek zakochanych, nic nam nie siada. 4 zł, 8 zł. I z kolejnej Nevermore za 3 zł. Więc bardzo słaby drop. Może tutaj, co nas teraz uratować? Są teraz Emeczki. Później mamy awupki. Coś, co nie powiem, ale. Naprawdę lubię te skrzynie zboostowane z MK-ami, AWP-ami i tak dalej. Są one naprawdę fajne. Okej, okay, Coalition. Bardzo dobry drop, który nas, że tak powiem, troszkę podrato podratowuje naszą kiepską sytuację. No i już przewaga się zmniejszyła naszego przeciwnika jedynie do 30 zł, więc jak najbardziej jest to do zrobienia. Ostatnia AWP-a i no niestety egzoszkielet za... 20 zł. nam mogłoby na pewno polecieć coś lepszego ale jest neon rider za stówkę no i mamy przewagę o tego właśnie potrzebowaliśmy jest traitor Minimalware za 80 zł i kolejna była Player tu naprawdę dobre dropy z e, Gigabuły nam poleciały. Wydaje mi się, że najlepsze w ogóle z całego pojedynku była najlepiej oddała. Więc prawdopodobnie za chwilę wrócimy sobie do tej skrzynki i otworzymy sobie ją ponownie w trybie zboostowanym Hyper Beast. To jest dobry skin 100 zł. Super. No i ostatnia Ninja Case. O kurde, Mecha Industries. Ona już nie da rady nas dogonić. Bardzo ładnie zgarnęliśmy sobie 1280 zł. Zaledwie 580. Więc powyżej X2 zrobiliśmy sobie na tych skrzyneczkach. Naprawdę ładnie nam sypnęło. No, i co? Trzeba to powtórzyć. Trzeba to na pewno powtórzyć. Te skrzyneczki fajnie nam sypały. Giga była zboostowana, to była dobra skrzynka, więc ja sobie ją wrzucę teraz może 5 razy. No i pójdziemy dalej. Jeszcze mamy tutaj summer case. A. Dajmy sobie znowu po 3. Po 3. Tutaj nie mogę zboostować, więc nie dajemy. Haz, 2, 3. Dobra, tutaj mamy ratless case. Kompletnie nie kojarzę tej skrzynki. Dobra, i mamy naklikane 848 zł, więc nie mało na pewno. No ale dobra, lecimy i próbujemy kolejna bitwa 840 zł. No i może ktoś dołączy, jak wcześniej ktoś dołączył to czemu miałby nie dołączyć i tym razem. Mamy walutę eventową, więc wrzucimy sobie ją oczywiście na króla wzgórz, ale no jak widzicie <laughs> Troszkę, troszkę żeśmy spadli tutaj z rankingu. Przydałoby się poekspić na tych skrzyneczkach eventowych, ale na razie nie ma kiedy, nie ma za bardzo budżetu, no i też za bardzo nikt nie chce dołączyć do mojej bitwy, więc po prostu rozegramy sobie z botem. I bot Rosso do nas dołącza, więc nasz, że tak powiem, największy... Yy, OK. Okej, okay. no i już wygraliśmy tę bitwę. Bynajmniej mam taką nadzieję. Chciałem powiedzieć, że nasze widmo, kurde, bo wzrost, co naprawdę często przegrywaliśmy te starcia. A tutaj początek: no lepszego chyba nie mógł sobie nikt wymarzyć. Piękny kałach Neon Rider za 420 zł. Mm, no i Glock Vogiu. Bardzo fajny, ale zobaczcie tutaj: Chantico's Fire. No, lekko lepszy od tego gloczka. Lepszy, lekko lepszy od tego scouta, ale naprawdę za, znakomity kałaszek nam poleciał na samym początku. No, i jest jeszcze Golden Coil. Dołącza do naszej puli wygranej. No i. Co by tu powiedzieć? No kurczę, my już praktycznie jesteśmy na zero, a skrzynek jeszcze zostało naprawdę dużo. W ogóle tu była jedna skrzynia niezbustowana, musiałem mi z klikiem dodać, no ale trudno. No i jeszcze Wildfire, dzień dobry. Dzień dobry. Co jeszcze tutaj się kryje w tych skrzynkach przede mną? Zobaczcie, jeszcze tyle zostało, a my już z tysiaczkiem na koncie. Może coś dla niego mogłoby polecieć? Bo póki co nie za wiele ma od siebie do zaoferowania. Zaledwie, nie wiem, teraz będzie 350 zł. To nie jest wcale dużo. Hmm. A Wupa Fever Dream? No, coś zwolniło te tempo, te skrzyneczki. O, jeszcze frontside Misty, dobra. Jednak zwracam honor, jeszcze coś nam poleciało. I ostatnia skrzynia. Poindizera i redline dla naszego oponenta, więc przynajmniej coś jeszcze nam dołożył i bardzo, bardzo ładna pula siada na nasze konto. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o używaniu oczywiście mojego kodu. Kod slowly daje wam bonus do wpłaty, czyli 10% i darmowe 2 zł na start, jeżeli jeszcze se kodu nie użyliście. Cześć, cześć!